Jaka część poniższego koła jest zaznaczona na czerwono? Koło jest podzielone na części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 8 równych części. Z tych 8 równych części 7 jest zakolorowana na czerwono. Możemy zapisać w odpowiedzi, że 7 z 8 zaznaczona jest na czerwono. Tak najczęściej zapisujemy ułamki. Gdybyśmy chcieli zapisać ręcznie na kartce papieru, to byłoby tak, 7 z 8, albo 7 przez 8. 7 zakreślonych na czerwono ze wszystkich 8. Kiedy piszemy na klawiaturze, to często nie ma miejsca na taki zapis i nie zapisujemy siódemki nad ósemką, tylko zapisujemy 7 z 8, albo 7 ósmych. Wracamy do ćwiczenia. 7 ósmych, sprawdzamy odpowiedź, jest OK. Następne zadanie. Jaka część poniższego paska jest zaznaczona na czerwono? Pasek ma części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma 9 równych części i 8 z nich jest zamalowana na czerwono. Czyli możemy zapisać, że 8 z 9 jest zaznaczone na czerwono. Albo 8 9, albo 8 przez 9. I jeszcze jedno. Jaka część poniższego koła jest zaznaczona na czerwono? Równych części mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I z tych 9 części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest zaznaczona na czerwono. Wpisujemy 7 z 9, czyli 7, 9. Jest OK.